Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dawno nie było o imigrantach, no to teraz będzie. I to tak naprawdę na poważnie, można by wręcz powiedzieć, że po hardkorze, bowiem wygląda na to, że rak poprawności politycznej zaczyna troszeczkę odpuszczać i to w Szwecji, w kraju, w którym ten rak objawił się jako pierwszy i w dodatku poczynił największe zniszczenia, w kraju, o którym ludzie złośliwi, twórcy memów, zaczynali już powoli rysować takie sytuacje, że oto gwałcona dziewczyna jęczy, krzyczy, wzywa pomocy i w tym momencie przychodzi policjant i mówi: proszę być ciszej, ponieważ może to zostać odebrane jako rasizm albo ksenofobia, proszę tutaj być cicho. No to wygląda na to, że tutaj zaczyna się robić normalnie, bowiem ta sama Szwecja zaczyna dostrzegać problem i zaczyna ten problem właściwie nadawać mu właściwą przyczynę, bowiem właśnie w Szwecji, i to oficjalne źródło, szwedzkie policyjne statystyki podane do publicznej wiadomości w Szwecji, między innymi za pośrednictwem serwisu Breitbart.com, mówią o tym, że za wzrost przestępstw na tle seksualnym w Szwecji, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtów, odpowiedzialni są imigranci. Wow, nie? Dlatego też za źródło tego materiału podaję wam stronę interia.pl. W opisie, w zakładce źródło, na samym końcu macie link do Interii. Dlaczego? Ponieważ jakby to napisał serwis jakiś typu w Meritum, w Polityce, czy jakiś inny prawicowy, to byście mi pewnie powiedzieli, że to jest prawicowa propaganda. Bo jak to? Przecież dotąd tam nikt nie... Ludzie, którzy mówili, że tutaj wzrost liczby gwałtów ze wzrostem liczby imigrantów jest jakoś skorelowany, to byli odsądzani od czci, wiary, rasizm, ksenofobia, nazizm. Angela Merkel to Bóg wie, co chciała robić. A tutaj bardzo proszę, Interia. Interia, przypominam, należy do wydawnictwa Bauer, a wydawnictwo Bauer jest wydawnictwem niemieckim, a w Niemczech obowiązuje, jeśli dobrze pamiętam, prawo, na mocy którego zamówienie źle o imigrantach, nieważne czy prawdziwie, czy nieprawdziwie, dostaje się wysoką grzywnę lub idzie się do aresztu, czyli wygląda na to, że info jest 100% sprawdzone, no bo inaczej przecież by się bali, prawda? Przypominam, Interia należy do niemieckiej korporacji medialnej w Polsce, czyli no tam mogliby mieć problemy. No, masakra, nie? W zasadzie super, naprawdę super, tylko że w tym momencie zaczyna się robić ta część rodem z analogowych heheszek. W zasadzie nawet się zastanawiałem, czy nie poczekać z tym do poniedziałku i nie opowiedzieć analogowego heheszka z morałem, co może jeszcze zrobię, tego muszę jakiegoś wymyślić, bowiem problem został zdefiniowany właściwie. Szwedzkie policyjne statystyki ogłoszone przez wysoko postawionego policjanta, tam sobie przeczytajcie w Interii, bodajże ichnego komendanta głównego, coś takiego, jakiegoś tam szefa policji, wprost powiedział, że w Szwecji jest problem z gwałtami, że coraz więcej kobiet jest gwałconych, że coś trzeba z tym zrobić i że problemem są imigranci, którzy po prostu gwałcą, a jak nie gwałcą, to klepią po dupie, bez pytania i bez przeproszenia, ocierają się, przyciągają, łapią za cyca i wcale nie kręcą pranka jak swego czasu jeden z najpopularniejszych polskich prankerów i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, zachowują się no bardzo, bardzo źle, prawda? Nie chciałbym sobie powiedzieć, że jak bydło, bo jeszcze ktoś mi powie, że ja jestem jakaś szawinistyczna, rasistowska świnia, a nie jestem. Dla mnie nie ma znaczenia, czy muzułmanin, czy chrześcijanin gwałci kobietę i to jest gwałciciel i ten powinien moim zdaniem siedzieć. Po prostu siedzieć, bo miejsce gwałcicieli jest gdzie? Za kratkami. No, że tutaj oni no wreszcie tutaj zdiagnozowali problem. Tyle tylko, czyli zdiagnozowali. Słuchajcie, mamy raka. I teraz cały problem polega na tym, jak oni chcą z tym problemem walczyć. I teraz zgadnijcie, tutaj będzie taka loteria. Co szwedzki rząd wymyślił w związku z tym, że mają straszny problem z gwałtem i że ten gwałt jest skorelowany z wzrostem z liczby imigrantów? Raz. A. Powie, że więcej imigrantów już nie przyjmuje. B. Wywali tych imigrantów, którzy już przyszli, ze szczególnym uwzględnieniem tych imigrantów, którzy mają jakiekolwiek konflikty z prawem. C. Każe kobietom nosić tabliczki z napisem: proszę, nie gwałć mnie. D. Jakby to ładnie powiedzieć, no zaostrzy bardzo mocno kary za gwałty, tak żeby ludzie się bali w jakikolwiek sposób, no nawet podejść do Szwedki.
No niestety, niestety kwestia z tą tabliczką jest najbardziej prawdziwa, bowiem rozwiązaniem problemu według szwedzkiej policji ma być to, że kobiety powinny nosić na nadgarstkach takie odblaskowe opaski z napisem "Nie dotykaj mnie". Po prostu jakaś masakra, nie? W pale mi się nie mieści, to czyli idąc tropem szwedzkiej policji, no bo ja rozumiem, że to ma załatwić sprawę, bo w tym momencie, jeśli kobieta ma napisane na ręku "nie dotykaj mnie", to taki na pewno gwałciciel muzułmanin na pewno to uszanuje, nie ma z tym żadnego problemu, czyli po prostu wystarczy powiedzieć "nie dotykaj mnie, nie gwałć mnie" i on odpuści. W ogóle żaden problem, tylko "nie" znaczy "nie". Nie gwałć mnie, nie gwałć mnie, złym człowieku. No i to jest po prostu genialne. Ja w tym momencie rozumiem, że żeby powstrzymać włamywaczy, wystarczy wprowadzić linię drzwi szwedzkich pod tytuł z napisem "nie włamuj się do mnie". Żeby powstrzymać kradzieże kieszonkowe, wystarczy nasze portfele opatrzyć napisem "nie kradnij mnie". Jeżeli ktoś ma problemy z tym, że jego dziecko jest okradane w szkole, to wystarczy, żeby do jego kurtki przyszyć napis "nie kradnij mojej komórki". Natomiast jeżeli ktoś chce, żeby jego składki do ZUS-u trafiły na jego indywidualne konto emerytalne i potem żeby miał z tego godziwą emeryturę, to na blankietach do ZUS trzeba dopisać ołówkiem "proszę, nie zmarnuj moich pieniędzy". W ogóle rozwiązany problem, nie? Super, nie ma żadnego problemu w ogóle. Jacy my byliśmy głupi, że wcześniej na to nie wpadliśmy. Trzeba tylko tym gwałcicielom powiedzieć, żeby nie gwałcili, bo oni na pewno nie wiedzą, że te kobiety nie chcą być gwałcone. Pewnie dlatego się drą, pewnie dlatego kopią, pewnie dlatego drapią, że to jest taka gra wstępna, bo chrześcijanki im bardziej drą mordę, im bardziej mówią "nie", to tym bardziej chcą. No nie, kurde, nie znaczy nie. Nie wiem, z jakiej kultury trzeba przyjść, żeby nie widzieć, że kobieta nie chce mieć do czynienia z danym facetem, no. Przecież to widać na kilometr. A jeżeli przyszli z takiej kultury, której kobieta im bardziej stawia opór, to tym bardziej taki facet jest zachęcony i tym bardziej, nazwijmy to, napiera, to znaczy, że ci ludzie przyszli z jakiejś chorej kultury i przed dopuszczeniem do naszej kultury, do wyjścia na ulicę, powinni przejść jakąś porządną reedukację i siedzieć, nie wiem, może w klubie go-go, może z Popkiem, tak? Popuś teraz podobno będzie miał dużo, dużo wolnego czasu, bo gimnazja kasują, więc te śmieszkowe dzienniki mówią, że nie będzie ktoś go słuchał. To może razem z Gankiem Arbani by zrobił jakiś kurs i postawił przed każdym facetem taką, znaczy facetem, tym takim, co to gwałci, nie? Dla mnie jak facet gwałci, to nie jest facet, tylko jest gwałciciel. Tak samo jak pedofil nie jest facet, tylko jest gwałciciel, tak? To są zwyrodnialcy. To znaczy gwałciciele i pedofile oczywiście, to miałem na myśli. No to postawić przed takim każdym kobitkę z klubu go-go, całkiem nago mi: "nie dotykaj, nie dotykaj, nie dotykaj, nie dotykaj, nie wolno, nie wolno. Dopóki nie powie, że wolno, to nie wolno, nie wolno, nie wolno". I aż się nauczy. No, przecież to jest jakaś masakra. A wiecie, tymczasem jak... Także to jest totalna niedorzeczność, to jest w ogóle jakieś chore. To mógł wymyślić tylko ktoś, kto ma wujka, który produkuje całą jakieś opaski, jakieś tam odblaskowe inne rzeczy i to w ogóle nie schodzi. W związku z tym zagadał z kimś w rządzie, czy w tym wypadku z szefem policji, że słuchaj, no towar mi nie schodzi, bo nikt nie chce nosić tych gównianych opasek, to może my tam na dróg zmienimy na "nie przejeżdżaj mnie, zobacz mnie", na "nie dotykaj mnie" i może to zajdzie, co? Rząd zapłaci. No bo to oczywiście policja ma rozdawać za darmo. Także nie, nikt normalny tego nie mógł wymyślić, to na pewno, to albo to jest po prostu ten, poprawność polityczna zbiera swoje żniwo, albo druga opcja, jeszcze gorsza, no że po prostu ktoś wziął w łapę. Natomiast słuchajcie, i tutaj się robi śmiesznie, no Interia oczywiście też uważa, że to jest nie okej, że oni coś tam źle pomyśleli, że mogli to lepiej zorganizować, ale nie, Krzyś nie zerżnął swojego komentarza z Interii. Przeczytajcie, bo mi nie uwierzycie. Przeczytajcie ten artykuł w Interii. Nie możecie, jak tam można zostawić komentarz, tym zostawcie komentarz i wstawcie ten mój link, bo się trochę z nich podśmiewuje. Wiecie z czego, według Interii, dlaczego to jest nie okej? Ponieważ imigranci nie znają szwedzkiego w większości. Więc skoro nie znają szwedzkiego, to po co dawać napis w języku szwedzkim, przecież oni go i tak nie zrozumieją. Czyli tak wynikanie logiczne, Interia sugeruje, że problemem jest to, że ci ludzie nie znają szwedzkiego. Jakby to napisać po arabsku, to pewnie by zrozumieli i wtedy by już wiedzieli, że ta pani nie chce być zgwałcona i by jej nie gwałcili.
Przecież ręce opadają. Normalnie studio, jajo, co oni tam nadają? Aż ręce opadają, aż ze świeżych liści, drzew liście czy coś takiego, no. Tylko, że to nie jest studio jajo, tylko to jest poważna strona internetowa, która daje poważne treści, tak? Jesteśmy poważną stroną internetową. Nasze artykuły są poważne? No chyba nie. W każdym razie na pewno nie ten jeden. Może dlatego oni to powiedzieli właśnie, że należą do niemieckiego wydawnictwa Bauer i te niemieckie wydawnictwo, no tak trochę, nie wiem, może przekopiowywali ten tekst, tłumaczyli z jakiegoś niemieckiego, a w Niemczech się bali powiedzieć jak jest, no bo wiadomo, 90 dni aresztu i 5000 euro grzywny, to lepiej nie. Lepiej nie powiedzieć wprost, że słuchajcie, problem jest taki, że no ci ludzie przyszli z kultury, z której do gwałtu się nie podchodzi, tak jak u nas. W dodatku ci ludzie nie postrzegają nas tutaj jako dobroczyńców, tylko postrzegają to ziemię jako dane przez Allaha i postrzegają pieniądze, które im dajemy, nie jako dane przez nas z łaski i że za to należy nam się wdzięczność, bo są pieniądze dane przez Allaha. I w związku z tym oni nie oczekują, oni nie okazują nam żadnej wdzięczności i traktują nas tak, jakbyśmy byli na ziemiach podbitych. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy gwałcą, na pewno tak, ponieważ to jest chore, ponieważ żaden normalny człowiek, który rzekomo jest uchodźcą, który rzekomo uciekł przed wojną, który podobno jest biedny, zgnębiony i ledwo żyje, tak? Bo straszną drogę przeszedł, to on powinien siedzieć, regenerować siły i być wdzięczny, że został tutaj przyjęty, a nie gwałcić kobiety, które się tutaj znajdują. Czyli koleś, który robi takie rzeczy, to na pewno nie jest biednym uchodźcą i co powinno się z nim zrobić? Wywalić go stamtąd przyszedł. Ze szczególnym uwzględnieniem jak najbliżej linii frontu. Bo skoro ma ochotę gwałcić, to znaczy, że sorry, winę tu, ale może powinien walczyć. Może go powinien wziąć w kamasze i może, że powinien poczuć, tak? No jak chce być takim konkurerem, to może, no niech idzie tam na front. No ludzie. I tutaj oczywiście przechodzimy do tego, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Żeby sobie z tym wszystkim poradzić, trzeba po prostu przestać być poprawnym politycznie. Nie chcę powiedzieć słowa lewakiem, no to może człowiekiem zaślepionym całkowicie, do którego racjonalne argumenty nie docierają. Znamy już problem, tak? Już go żeśmy sklasyfikowali. Jest problem z gwałtami, jest problem z molestowaniem seksualnym, ogólnie z przestępczością na tle seksualnym, prawda? Mamy drugie zdanie brzmi, że jest to skorelowane z imigrantami. Mówiąc krótko, że imigranci gwałcą i łapią za cycki, łapią za dupę i robią masę innych rzeczy. Co w tym momencie trzeba zrobić? W tym momencie trzeba zmienić kodeks karny w ten sposób, by takie podstawowe przestępstwa seksualne były jednocześnie penalizowane w ten sposób, że grozi za niego natychmiastowa deportacja z zakazem wjazdu na teren Unii Europejskiej. I tyle. I w tym momencie ci kolesie się nauczą, że się po prostu Europejek nie dotyka. I oczywiście powinno się zrobić w ten sposób, że to jest prawo niby nie działa wstecz, ale można napisać i tutaj jeden Trybunał Konstytucyjny powie tak, inny Trybunał Konstytucyjny powie inaczej. No, ale na pewno zdają do mnie jako Trybunał Konstytucyjny to, że uznają, że zapis, który za chwilę powiem, nie łamie reguły, że prawo nie działa wstecz. Wystarczy napisać tak. Na terenie Republiki Szwedzkiej, czy jak to się tam nazywa, azylu nie może mieć człowiek, który popełnił kiedykolwiek jakiekolwiek przestępstwo o podłożu seksualnym. I w tym momencie działa tak, że oni mu sprawdzają. Masz azyl? Masz. Popełniłeś kiedykolwiek wcześniej przestępstwo na tle seksualnym? Popełniłeś. Wypierdalaj. Proste. I od razu zakaz wjazdu. Oczywiście w tym momencie trzeba się porozumieć trochę z Niemcami, porozumieć trochę z agencją Frontex, porozumieć się trochę z Włochami i z Grekami, żeby może nie przyjmowali tych imigrantów na dobre słowo, bo przypominam, jak już mówiłem wcześniej, no nasza Unia Europejska zachowuje się trochę jak banda frajerów i przychodzi sobie taki facet, który twierdzi, że jest uchodźcą. I przychodzi do faceta, który siedzi i teoretycznie ma strzec naszych granic. Facet się pyta: Cześć. Jesteś terrorystą? Nie, no skąd, żadnym terrorystą nie jesteś. Aha, dobra, to przechodź. A jak się nazywasz? Abdul coś tam. Dobra, Abdul coś tam nie widnieje na liście terrorystów, przechodź. Bo jest takie założenie, że jak on nazywa się Abdul Baba Baba, bombę ci podkłada i Abdul Baba Baba, bombę ci podkłada, znajduje się na liście terrorystów, to znaczy, że Abdul Baba Baba, bombę ci podkłada, się przyzna i powie, że się nazywa Abdul Baba Baba, bombę ci podkłada. No ludzie, do jasnej, ciasnej, przecież to jest jakaś niepoważna, jakaś nienormalna rzecz, ale tak to działa, tak to mamy. I teraz należy się tylko zastanowić, czy wywalamy całe rodziny
czy wywalamy tylko tych, którzy popełnili przestępstwo seksualne. Ja bym się bardzo poważnie zastanowił, żeby nad wywalaniem całych rodzin. Po pierwsze, tacy molestatorzy... Jezus, za chwilę będę miał nową ksywkę. Mogłem sobie wymyślić ksywkę, która nie występuje w końcówce większości, tak dużej ilości słów. Dobra, to jest taki człowiek, który molestuje. I to jest młody człowiek, to zwykle jest problem taki, że jak on ma jakąś matkę i ojca, no to jest trochę ich wina, że mu nie wytłumaczyli, nie? Bo w zasadzie to oni odpowiadają. I teraz tak, niby odpowiadają do 18 roku życia, ale no jak ma 19 czy 20, poza tym źle go wychowali, nie? Czyli jeżeli oni mu nie wpoili, że kobiet się nie gwałci, to znaczy, że pewnie wyznają takie same wartości. To znaczy, że ten stary, jak kupi sobie trochę wiagry w sklepie, to cholera wie, co mu odbije, a poza tym łapy też może wsadzać gdzieś, gdzie nie trzeba, więc może też go wywalić. A kobieta też jest jakaś dziwna, bo nie umiała swojego syna nauczyć, no to już ich wywalić. Jak on ma jakąś żonę, no to przecież nie wolno rozdzielać rodzin, prawda? No to już bach. A jak ma jakieś dzieci, no to przecież dzieci same też nie mogą zostać bez ojca. Bach! I wywalić wszystkich, całe rodziny. I się należy zastanowić w ogóle, czy klanami nie wyrzucać. I to jeszcze raz mówię, to Mariusz Max-Kolonko wymyślił, więc tutaj źródłem pomysłu jest Mariusz Max-Kolonko. Bo on to, znaczy ja to wymyśliłem niezależnie, ale on to wymyślił pierwszy. Więc szacunek dla Maxa. Prosta piłka. W momencie, w którym wprowadzimy niestety takie trochę odpowiedzialność grupową, to ci ludzie będą się nawzajem siebie pilnować. I chyba nie ma innego wyjścia, tak? To jest pierwsza rzecz i tyle. I nic więcej tutaj się po prostu nie wymyśli. Także, no Szwedzi, wspaniale, że udało wam się zdiagnozować problem. Szkoda tylko, że rozwiązujecie go... Proponuję, żebyście na swoich kamizelkach kuloodpornych napisali: proszę, nie strzelaj do mnie. Celnie. No, ludzie. Tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, moi widzowie. Jak możecie, dajcie łapkę w górę. Jak możecie, napiszcie komentarz. Wszyscy ci, którzy krzyczą co jakiś czas, a to kręć krótsze vlogi, powinni być zadowoleni, więc tym bardziej łapkę w górę. Wszyscy ci, którzy uważają, że wolą dłuższe vlogi, nie bójcie się, plociu będzie dłuższy. Zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów. Trzymajcie się. A, no i nadróbcie vlogi z wczoraj, bo prawie nikt ich nie obejrzał. Były naprawdę fantastyczne. W plociuchu było zestawienie 7 najdziwniejszych, najbardziej strasznych, dziwnych, przerażających polskich kanałów YouTube'owych. Takich zestawień z zagranicznymi kanałami YouTube'owymi było sporo. Polskich nie było żadnych, więc jestem pierwszy, wymyśliłem. Także jeżeli zobaczycie za parę dni u na przykład Boxdela, swoją drogą, Michał, pozdrawiam cię, to nie znaczy, że ja zerżnąłem z Boxdela i to też nie znaczy, że Boxdel zerżnął ze mnie. Mógł korzystać na przykład z podobnych źródeł. Mógł tak samo jak ja oglądać te kanały, prawda? Mógł. Także jak zobaczysz za chwilę u Boxdela, to też z niego nie hejtuj, zobaczysz. I tyle. A drugi to jest właśnie tak trochę w ścieniu euro, czyli to, co się działo przez ostatnie dni, gdy byliśmy bardzo pochłonięci euro. Działo się bardzo, bardzo sporo. Dość powiedzieć... Zobaczycie, co się działo. Umiotę tylko tyle, że było naprawdę, naprawdę przegięcie. W Austrii zarządzono powtórzenie wyborów prezydenckich, bowiem no, uznano to, że one były sfałszowane, w związku z tym je powtórzono. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo pozytywne. A drugi materiał to jest taki, że przez ten kryzys imigracyjny też można wyjść na plus. Na przykład polscy hotelarze zamierzają zarobić po prostu miliony. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczyska. Hej, hej, pa, pa!